Abstrahując od wyniku i od drużyny, to Jacek Kiełb wchodzi w nową rundę udanie. W niedzielę strzeliłeś bramkę, dzisiaj dwie asysty. To znaczy, to nie jest ważne, tak? Wiadomo, żeby cała drużyna była szczęśliwa, to nie jest sport indywidualny. Dzisiaj zremisowaliśmy 3-3. Wiadomo, mogło być różnie, mogliśmy to wygrać. Prowadzimy. Jeden raz, drugi raz gdzieś tam po prostu zamiast narzucić jakieś swój styl, żeby Sandecja się nam jakoś tutaj naszemu stylowi, żeby się do nas jakoś ułożyła, to my gdzieś wiadomo, popełniamy proste błędy, za które później musimy płacić i gonić ten wynik. No, całe szczęście się udało, tak? To jest taki plusik, że daliśmy radę, no ale mimo wszystko gdzieś tam mamy remis, mamy 4 punkty na 2 wyjazdach, także gdzieś tam na pewno nie jesteśmy zadowoleni, bo wiemy, że mogliśmy zrobić te 6 punktów, ale gdzieś tam patrząc tutaj już z perspektywy, to jest całkiem nieźle. To był trochę podobny mecz do tego w październiku w Zabrzu, też wysoki remis 3-3 i też takie indywidualne błędy przesądziło tych golach. No to już na pewno trener najlepiej jakby się o tym wypowiedział. Na pewno my też gdzieś tam uderzymy się w pierś, będziemy rozmawiać, bo wiadomo, że mogło być inaczej. Przyjechaliśmy z innym nastawieniem. Może dlatego gdzieś tam w pewnych momentach zabrakło tej koncentracji. Teraz taki może kluczowy okres w tej walce o pierwszą ósemkę, bo w 6 dni macie 3 ważne mecze, Lecha, Wisła Kraków i Pogoń. No tak, dokładnie, także tutaj no ten już pierwszy mecz z Lechem, który jest w następną niedzielę. Nie wiem, nie trzeba będzie jakoś dodatkowo motywować. Wiadomo jak jest, ale przyjeżdża do nas, wierzymy w to, że dużo ludzi przyjdzie nam pomóc i cieszyć się razem po meczu z wygranej, bo my będziemy o to grać. Po meczu obie drużyny stanęły z kibicami z transparentem Walsz Domek. Mógłbyś wyjaśnić, o co chodzi? Po prostu gdzieś tam byliśmy umówieni tutaj właśnie z kibicami, żeby gdzieś tam pokazać dalej, żeby to ujrzało troszeczkę szerzej i wesprzeć Tomka, który jest w bardzo ciężkiej sytuacji, jest tak jakby w śpiączce, można powiedzieć, ale chcielibyśmy, żeby po prostu nikt nie został obojętny, wszyscy ci, którzy mogą pomóc, wesprzeć właśnie tutaj rodzinę i Tomka, który jest w ciężkiej sytuacji, także po prostu my jakoś tak właśnie w taki sposób możemy pomóc i mam nadzieję, że dużo ludzi też nam pomoże, no bo nie możemy zostać obojętni w takiej sytuacji. 3-3 dzisiaj, w niedzielę 3-0, czyli kto silniejszym rywalem? Raczej Sandecja niż Brookbet? Chyba tak. Myślę, że tak. Przede wszystkim Sandecja nie zagrała chyba z nami tak otwarcie jak Termalika po stracie bramki, można powiedzieć. Dalej szachowała, dalej czekała, dalej grała te konsekwentnie długie piłki. No i wiadomo, jakaś jedna, dwie okazje zawsze się trafią, ale żeby 3 razy takie bramki dostać, to nie jest raczej często spotykane. Jakaś chwila dekoncentracji w przerwie się wkradła, bo w drugiej połowie od razu w 3 minucie dostaliście bramkę na 2-2. No właśnie nie wkradła, bo wydawało mi się, dopóki właśnie tej finalnej bramki nie straciliśmy, to my mieliśmy tą... Przede wszystkim zaczęliśmy grać piłką, jak mówisz, może to była 3 minuta, ale mi się wydawało z boiska, że to przez te 2,5 minuty, dopóki tej bramki nie straciliśmy, to my siedzieliśmy na tej połowie Sandecji i stało się po raz kolejny, w drugi raz 2 razy wygrywaliśmy i 2 razy doprowadzają do remisu, potem wychodzą na prowadzenie i potem już naprawdę się ciężko gra i można to rozumieć na 2 sposoby, bo wiadomo, że to boli, takie bramki, które się traci, bo chyba ostatni raz na Górniku dostaliśmy takie bramki też przy tym wyniku 3-3, a z drugiej strony ratujemy remis tym strzałem głową Dzibila i też to jest jakiś, nie wiem, no plus, bo ten punkt w ogólnym rozrachunku pewnie może się przydać. Zgadzasz się z opinią trenera, który powiedział, że taka klasowa, topowa drużyna tego prowadzenia 2-1 już by nie wypuściła? Może tak, ale mi się wydaje, że nie ma meczy takich samych i topowe drużyny, które grają w Lidze Mistrzów, też przegrywają i tak było bodajże teraz nawet w ostatnim meczu PSG, tak, z Realem też prowadziło PSG, niby pod kontrolą, super grali piłką 5-10 minut i po zawodach i w Paryżu będzie bardzo ciężko, także mi się wydaje, że nie ma reguły i nawet na najwyższym poziomie zdarza się to. Teraz sporo może zadecydować najbliższy okres. W 6 dni macie 3 mecze, kolejno z Lechem, Wisłą Kraków i Pogonią. Myślę, że przede wszystkim będzie więcej piłki niż w tym dzisiejszym meczu, bo przyjeżdżają, czy my gdzieś jedziemy, 3 zespoły, które lubią grać w piłkę, grają od tyłu, nie boją się i raczej nie będzie takiego szachowania jak dzisiaj.
A my takie mecze, mi się wydaje, lubimy, bo czy z Legią, czy z Lechem zawsze fajne mecze graliśmy. Z Wisłą to samo było tutaj, jak wygraliśmy 2-1. Także ja się cieszę bardziej na te mecze. Chociaż będą na pewno to bardziej wymagające rywale pod względem piłkarskim, to cieszę się, że od razu teraz gramy z Lechem.